Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Przejawy gniewu. Gdy Jezus szedł z góry przemienienia, jakiś człowiek z tłumu padł przed Nim na kolana, błagając, by uzdrowił jego syna. Przyprowadził chłopca do uczniów, mistrza, ale oni nie byli w stanie go uzdrowić. Odpowiedź Chrystusa, przynajmniej w przekładzie, sugeruje, jakoby rozgniewał się, słysząc tę prośbę. O rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj. Mateusza, rozdział 17, werset 17. Słowa te brzmią co najmniej nietypowo, jak na kogoś, kto sam powiedział o sobie, że jest cichy i pokornego serca. W jaki sposób możemy wyjaśnić ton odpowiedzi Jezusa? Nie jest to łatwe zadanie. Ponadto w Ewangeliach znajdujemy inne przypadki, gdy mistrz wydawał się rozgniewany. Jak rozumiesz następujące wersety? Mateusza, rozdział 21, werset 12-13. I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany, handlarzy z gołębiami powywracał. I rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Marka, rozdział 3, werset 1-5. I wstąpił znowu do synagogi, a był tam człowiek z uschłą ręką. I podpatrywali go, czy uzdrowi go w sabat, aby go oskarżyć. Wtedy rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, wyjdź na środek. A do nich rzekł, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować, czy zabić. A oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca i rzekł owemu człowiekowi, wyciągnij rękę. I wyciągnął. I ręka jego wróciła do dawnego stanu. Wielu chrześcijan uważa, że właściwym sposobem dokonywania wyborów w naszym skomplikowanym współczesnym świecie jest zadawanie sobie pytania, co Jezus uczyniłby na moim miejscu. Brzmi to dość prosto, dopóki ktoś nie zada logicznego wstępnego pytania, co Jezus uczynił. Okazuje się, że odpowiedzi nie zawsze są tak proste, jak moglibyśmy oczekiwać. Na przykład, jaki wpływ na nasze postępowanie wywierają wskazane powyżej wersety? Zakładając, iż to, co Chrystus czyniłby dzisiaj, ma pewien związek z tym, co czynił wtedy, w pierwszym wieku naszej ery, w Palestynie okupowanej przez Rzymian. Jak można sobie wyobrazić współczesnego chrześcijanina kopiującego, czy choćby odnoszącego do jakichkolwiek życiowych sytuacji tak dziwne zachowania, jak przeklęcie drzewa figowego i wypędzenie przekupniów ze świątyni. Gdy w naszym ulubionym sklepie zabraknie jakichś owoców, bo minęła już pora ich zbioru, to czy mamy z błogosławieństwem Jezusa przekląć skrzynki z owocami, kierownika sklepu i wszystko, co się po drodze nawinie? A gdy kaznodzieja którejś niedzieli za bardzo się rozgada o pieniądzach, a ponadto nie spodoba nam się zachowanie prowadzących i program nabożeństwa, to czy mamy wtargnąć do domu modlitwy, wywracać krzesła, kazalnice i wszystko, co nie jest przybite gwoździami do podłogi, a przy okazji pognać przez urzędników zborowych, opognać precz urzędników zborowych? Według jakich zasad powinniśmy formułować odpowiedzi na tego rodzaju pytania? Jaka jest rola zdrowego rozsądku w sprawach duchowych? Jezus przyszedł na świat jako Mesjasz i Zbawiciel ludzkości. W jaki sposób możemy odróżnić Jego czyny, które ściśle wiązały się z tą rolą, od tych, które są wzorem do naśladowania dla nas? Dziękuję.